Siemanuj do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jest ze mną pies i siostra. Jak widzicie po tytule, w dzisiejszym odcinku będziemy pić napoje ekipy. A tak dokładnie w sumie nie będę ja pić, tylko będzie pić moja siostra. Z tego powodu, że za każdą śmierć w Minecraft musi wypić jeden napój ekipy. I mam nadzieję, że nie zginie zbyt wiele, bo wydaje mi się, że ilość cukru, którą dzisiaj przyjmiesz, może przekroczyć średnią miesięczną cukru, którą normalnie spożywasz. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie go łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. A jak oglądacie ten film, to możliwe, że tak bardzo prawdopodobne to jest, że w tym momencie jest stream na Twitchu, więc zapraszam, link jest w opisie, możecie wbić, lecimy z odcinkiem. Możesz się uspokoić? Wariacie? Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w Minecrafcie. Na czym będzie polegała ta cała rywalizacja? Ja tutaj na samym starcie myślę, że zrobimy tak. Najpierw to się przełączymy w ogóle na game moda, ponieważ tutaj w dzisiejszym odcinku będzie lekko cheatowane. I cała sytuacja wygląda tak, że rozstawiamy moby. W sensie ja rozstawiam moby dla siostry. No i ty musisz je pokonać po prostu bijąc się z nimi. Zaczniemy sobie na spokojnie, żebyś po prostu dostawała na przykład po jednym potworku, później po dwa, później po trzy i też różne. Więc najpierw zaczniemy od jakichś najłatwiejszych, totalnie najłatwiejszych. Więc spiszmy sobie timeset night, żeby po prostu była noc, żeby się te potwory no nie zjarały. I zacznijmy od takiej totalnej łatwizny, chyba mi się wydaje, ponieważ zaczniemy od zombie. Zombie są totalnie łatwe, więc robimy tak. Szybko budujemy jakiś tutaj taki, że tak powiem, zakątek śmieszny. Robimy tak, tak. Czy ja mam autojumpa? Mam autojumpa. Nie wiem, kto wymyślił w ogóle to coś, ale autojump jest totalnie bez sensu w tym Minecrafcie. Dobra, robimy tak, 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 tak. I w tym miejscu będziemy stawiać no moby. Będą moby w tym miejscu. Tylko musimy zrobić tak, że damy jeszcze tutaj drzwi. Tu i tu. Tu w ten sposób. I do środka ładujemy. Uwaga. O, ładujemy najpierw jeden zombiak. Jeden zombiak dla ciebie, to nie powinno być dużo. Ja jeszcze spawn pointa tutaj ustawię, żeby żebyś kurczę nie ginęła tutaj. Znaczy jak zginiesz, to żebyś przeżyła to. I wiesz co, dam ci za każdym razem żelazny miecz. To jest, tyle ci wystarczy. W tym momencie tak, otwierasz drzwi. Ty pamiętasz, jak się gra w Minecrafta jeszcze? Nie. No to na wsadzie, tam WASD. Tutaj przód, tu lewo, prawo, tył. Nie? To, no w sensie środkowy palec tak sobie daj, tu na to i tutaj tak na boki, nie? No i myszka. No to i myszkę bierz, myszkę. No i otwórz te drzwi tutaj prawym przyciskiem myszy i o. No i let's go, lecisz się z nim bij. Tu, dobrze, 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 równo z nim, równo, bez oporu. Raz, dwa, trzy, jeszcze, no i dobra, pokonana pierwsza misja, łatwo. Łatwo totalnie, bez żadnego oporu. Myślę, że nie było to w żaden sposób trudne, zabicie tego jednego zombiaka. Więc może zanim zaczniemy z dwoma zombiakami, to damy jakiś inny mobek, na przykład Creeper. Creeper może być ciekawy z tego powodu, że on wybucha, więc musi się trzymać z daleka od niego. Otwórz te drzwi. O kurczę, czekaj, kurde, bo niesprawiedliwa rozgrywka tutaj była, widzę. Zrobili ci plecy, jeszcze creeper wybuchnął. Nie, tak być nie może, tak być nie może. Dobra, musimy, wiesz co zrobić? Musimy zrobić taką jakby, takie miejsce, takie jeszcze, żeby te moby, jakby to powiedzieć, nie mogły wchodzić w to miejsce, żeby też się nie spełniły w nim, więc po prostu ja to zbuduję i zaraz wracamy do was, jak już będę miał taką jakby arenę zrobioną, czy coś tego typu. Dobra, jesteśmy po cięciu, mamy zbudowaną małą arenę, w której po prostu będzie się tutaj cała akcja rozgrywała, więc bierz jeszcze raz do ręki to wszystko, ten pies tutaj leżący. Troszkę przeszkadzasz, mordo, wiesz? No, ale dobra, już se leż. Możesz to tam bardziej przesunąć w tamtą stronę, będziecie mieć więcej miejsca wtedy. Więc dobra, otwieraj te drzwi i lecisz do tego creepera w tym momencie i spróbuj go pokonać, tylko pamiętaj, trzymaj się na odległość, bo on wybucha i niszczy. O, idzie do ciebie, szybki cios. I... a drugą... Dobra, ale przeżyłaś. To jest najważniejsze, że przeżyłaś, więc po prostu w sumie to zaliczone, można powiedzieć, że zaliczone, bo nie zginęłaś, więc dobra, mamy zaliczonego creepera, bo przeżycie było. Tylko teraz będzie trochę trudniej, damy teraz w tym momencie szkieleta. Szkielet może być troszkę trudniejszy, co prawda nie będzie wybuchać, ale ciężko z nim jest też trochę, bo strzela ciągle. Ja nigdy nie wiem, które jajko to jest to od szkieleta, mi się to zawsze myli. Bo tych białych jajek tu jest mnóstwo i nie wiem, które jest szkieletem. Który jest szkielet? Ej, gdzie jest szkielet? Ej, dobra, zgubiłem. Nie wiem, gdzie jest szkielet, nie mogę go znaleźć. Dobra, mamy jajko szkieleta i w tym momencie robimy akcję prostą. Uwaga, tu zjadamy ci, żebyś miała full HP. Otwierasz drzwi i lecisz na, no, na szkieleta. Tutaj też musisz uważać, bo on będzie strzelać, więc może być ciężko. Później zaczniemy robić no takie momenty, w których już
Znaczy tu tak, albo go zabijesz, albo on ciebie zabije, więc teraz albo pijesz, może tak być, że będziesz piła na pół ekipy. Dobra, więc otwieraj i leć. Okej, okay. cios za cios, no musisz być bliżej niego. Tutaj akurat nie trzymaj się na odległość, bo na odległość on wygrywa, tak jakby, nie? Jest za drzwiami, musisz się jakby, albo otwórz te drzwi. Albo tak, no. O, masz mało życia strasznie, czy go zabijesz? O kurde, dawaj. Dobra, udało ci się, dobra, czyli kolejny etap jest, że tak powiem, zaliczony. I myślę, że te trzy, jakby to powiedzieć, potwory są takim standardem, aczkolwiek jeszcze zawalniemy jednego, czyli damy ci, no chyba Spidera w tym momencie. Spider musi być, Spider, nie cave, tylko zwykły, a to jest chicken. Gdzie jest ten, gdzie jest, ja nie wiem jak, gdzie są te, o tu są spidery, dobra. Jest jeden, o nie, no weź, nie giń. Co za chłop? No nie, ty też? Dobra, to wyjdź se po prostu za mapę. Co za głupie są te pająki, nie? Dobra, robimy inaczej, zróbmy tak. No, to... No dobra, to inaczej zróbmy. Postawmy tu. No i przesuń się. O, dobra, świetnie. Masz ułatwione, bo on jest obity już trochę. W tym momencie go jakby trochę obiłem, więc masz trochę łatwiej. Więc uwaga. O kurcze! Wyszedł. To tak nie miało wyglądać. Dobra, mamy inny pomysł. Zrobimy po prostu w ten sposób, to tak będzie łatwiej. Uwaga. Czekaj, ja zrobię ci tak, żebyś... Zestawiam ci go i go od razu chwytasz za myszkę i walczysz. O kurczę. Dobra, dawaj. I bij się z nim. Dobra, no pająki to tak... O, no pająk nie, no pająk to jest łatwizna totalna. Przecież on niby doskakuje, ale dobra. Czyli trzeba teraz wejść na jakiś wyższy level, więc myślę, że... Dwa zombiaki w tym miejscu mogą być już jakimś, że tak to ujmę, no skromnym wyzwaniem dla ciebie. I zobaczymy, czy ci się to uda. Uwaga, masz tu myszkę, otwieraj sobie te drzwi i zobaczymy teraz. Dobra, masz dwa zombiaki i let's go. Jeden, oba, czy jak walisz takie ciosy takie pojedyncze, to walisz mocniejszy i obydwóch możesz uderzyć. O, widzisz, ten taki, musisz to tak wyczuć jakby, ale dobra, jest jeden zabity. Jest dobra, dwóch zabitych, czyli, kurczę, no łatwizna w tym momencie. Ja myślałem, że już będziesz ginąć, a póki co idzie ci to całkiem dobrze, więc myślę, że teraz będziemy ciągle powielać te zombiaki, a w końcu umrzesz na któregoś zombiaka. Albo zróbmy po prostu te trzy i zobaczymy, co będzie dalej, bo wydaje mi się, no nie, najgorzej, że się zaczyna dzień robić. Dobra, no dajesz. Walcz się z nimi po raz kolejny, zobaczymy, co ci się teraz uda ugrać i może akurat zginiesz. No, dawaj. No, najgorsze to, że one zaczną się zaraz palić, bo słońce wychodzi. Już miało ułatwienie. Chociaż może być tak, że nie zdążę. O kurczę, dobra. Są kłopoty. Czy będzie pity pierwszy napój ekipy? Wyrzuciłaś sobie miecz, musisz to obejść. Musisz pójść po ten miecz. Nie! No dobra, czyli pierwsza śmierć jest. Dobra, na pierwszej śmierci pozwolę ci wybrać sobie, który napój chcesz. No dobra, no to otwieraj i do dna, że tak to ujmę. Ja się zawsze boję, że to mi... No to ja cię otworzę. Proszę bardzo. O, to będzie ciężkie, bo ciężko jest to. Jak wypije się jednego, to już się na drugiego nie ma ochoty. Tak szczerze powiem. Więc jak ty go wypijesz całego, to ja nie widzę tego, że ty pijesz kolejnego. Naprawdę. No i dobra, jest ostatni łyk, została wypita pierwsza puszeczka, mamy ją z głowy, no co, no będzie ci ciężko, ale odkładam ją tam gdzieś dalej, żeby po prostu sobie tam, o, nawet ją widać w ekranie. I dobra, i lecimy z kolejną turą, jak się czujesz po wypiciu pierwszego ten, nie ma tragedii, mogłabyś jeszcze jednego wypić? No mogłabym, ale na siłę. Na siłę, już by ci się nie chciało, no rozumiem, patrz, one się tu teraz zjarały dopiero. No dobra, no to będziesz musiała, nie, chyba zaraz, nie, bo... Nie, jest fajnie pić coś... Tak, no i to jest rzeczy mega słodkie. Dobra, wiesz co, teraz zrobimy inaczej, zrobimy ci teraz walkę z wiedźmą. Walka z wiedźmą może być również ciekawa. Ty tam sobie spadaj po prostu, bo kurczę, no idźcie stąd te pająki głupie. Będą mi się tutaj ten... Dobra, i uwaga, robisz tak, walka z wiedźmą. Uważaj, bo ona rzuca potki. Co? Więc ona jest też dosyć, że tak to ujmę, mocna. Ale więc co rzuca? Rzuca w ciebie miksturami. I musisz szybko ją zabić po prostu. Wchodzisz i od razu w nią bij.
Dobra, i tu, i bez zastanowienia, ona też będzie, musisz, podbiegnij do niej. Od razu, bo ona się teraz leczy, ona zaraz rzuci w ciebie potem jakąś, chyba, że będzie się ciągle leczyć. O, czy zabijesz ją bez żadnych obrażeń? Czy to tak działa? Czy ona, naprawdę? Nie wierzę w to. No nie wierzę, że ty wiedźmy pokonałaś taką na pierwszym tym. No dobra, no to łatwo, wiedźma była w takim razie chyba zbyt łatwa. To musimy wejść na inny level, czyli w tym momencie weźmy cave spidery, one są cięższe. I dajmy od razu dwa cave spidery, o kurczę, od razu dwa cave spidery to może być, no jakieś wyzwanie już, bo cave spidery są takie, że one zatruwają. Więc dawaj szybko tutaj dwójeczka, żebyś miała miecz i let's go z nimi do zerowania. I uwaga, raz, dwa, trzy, jest tu, o nie, jest kolejny pająk tutaj, ale on cię chyba nie zaatakuje, póki ty go nie zaatakujesz, wiesz? I dobra, tego pokonałaś, a ten drugi też jest jakiś taki przyjazny, no dobra, no to wal drugiego. Hej! No, dobra, jest, zdezerterował, wyszedł, uciekł z placu boju, zaliczam to na twoją wygraną. Dobra, lecimy z blazami, blazy będą ciężkie, one rzucają ogniami. Tylko w tym momencie, żeby coś takiego zrobić, muszę już po prostu tutaj to zamknąć, bo wiem, że one by wyleciały. A i tak jest ryzyko, że gdzieś wylecą, więc musimy zrobić po prostu taki tutaj, taką kopułę jakby. Więc leci jeden blazik, proszę bardzo, tu w tym miejscu, tak. Wiem, o kurczę, otworzyłem ten. Dobra, teraz masz. Otwórz sobie te drzwi i lecisz z Blaze'em. Blaze może być cięższy, bo Blaze, no on jednak podpala, więc tutaj jest. Podejdź bliżej, bo nie uderzę. O, jest pierwszy cios, zaczęłem. Podejdź, musisz być blisko, żeby go ciągle bić. Jest tu, uwalony, jeszcze kilka ciosów, Jezu, jaki tryhard. Ale dobra, jest, zabity Blaze, czyli kolejny etap twojej walki jest zaliczony, można powiedzieć, że dobrze ci poszło. Więc teraz trzeba wejść na jakiś poziom, no myślę, że troszkę mocniejszy, czyli na przykład zrobić walkę z Piglinem na przykład. Czy Piglin byłby dobrym pomysłem? O kurczę, taki, no niby słodziak, ale tego akurat zabijałem, bo jest mały. A mały może być jeszcze trudniejszy dla ciebie. Więc zróbmy po prostu coś takiego. O kurczę, one otwierają drzwi! O nie. Dobra, wiesz co, musimy zrobić inaczej. Zrobimy tak, tu takie wejście. Robimy tak, bo on teraz stamtąd nie wyjdzie. I po prostu teraz bierzesz, przechodzisz po tych schodkach, nie? Idziesz na drugą stronę i się z nim bijesz. Co ty tu? Nie, bij go, bo on w dzień nie atakuje. Dobra, spacja. I szybko idziesz tam. O nie, on się zmienił w tego pigmena. Ale dobra, no jak go uderzysz, to on zacznie cię bić. No dobra, i lecisz z nim, z tym kowcem. Dobra, i do zera. Chyba, że on ciebie zabije, jest ryzyko, że on ciebie... A, dobra. Dobrze było, wygrałaś z kolejnym, więc no powiem ci, że dobrze ci idzie nawet. Więc teraz dajmy jakiegoś moba, który jest faktycznie jakimś takim, że tak to ujmę, może być wyzwaniem. Myślę, że Enderman jest mocnym wyzwaniem, bardzo. Dobra, tego się pozbądźmy, bo on jest tutaj totalnie niepotrzebny. Uwaga, leci Enderman. I w tym momencie to może być ciężka bardzo batalia, bo gdzie ty się, co o to chodzi? Miałeś takiego pszaka. A, Endermana, no mam, tam jest na górze. Dobra, otwieraj to i... A czekaj, bo jeszcze nie masz full HP. Dlaczego nie masz full HP? Niech się to wyleczy do maxa, żebyś miała dobre szanse z nim. No myślałem, że się patrzysz do tyłu, że chcesz kolejny napój pić. No, ale teraz będziesz piła, bo raczej nie wygrasz z nim. Dobra, otwieraj drzwi i atakuj go. Uwaga. O nie, zapomniałem, że on nie przejdzie przecież, ja myślałem, że on się przeteleportuje po chwili. O nie, dobra, to było łatwe, w tym momencie. To teraz musisz mi tam. Nie no, zaraz, wiesz co, dobra, to jakby ci zaliczam, tak jakby, i robimy po prostu inną akcję, że ja tutaj postawię kolejnego, tego dobiję, a tego też już uderzyłem, to też już jest kurczę spalone jakby. Dobijmy też kolejnego. Postawię tu jeszcze jednego, rozwalimy to. I teraz zamykam te drzwi, on teraz nie wyjdzie. I w tym momencie możesz zacząć całą batalię z nim. I spróbuj po raz kolejny. A ty, Milo, nam nie przeszkadzaj. Ty, weź tą głowę, co? Weź się schowaj tam, skul się pod stół. Czy coś tego typu. Tu, co ty robisz? Dobra, otwórz to i let's go z nim. Let's go, dobra, on leci do ciebie. Dobra, zaatakował. Czy on się gdzieś teleportuje, czy nie będzie się teleportował? O, widzę, że się... Ej, to jest strasznie dziwne, jak ja walczę z Endermanem, to ja potrafię przez niego zginąć, bo on tak bije. A ty jakoś na farcie go zabijasz totalnie. To jest totalnie niesprawiedliwe. Ja tak nigdy nie mam łatwo. Dobra, więc trzeba przejść na jakiś większy kaliber, że tak to ujmę, więc spróbujemy
Windykator? Co to jest windykator? Już nie pamiętam. O kurczę, to jest ten ziomeczek. Dobra, to może być ciężkie, to może być bardzo ciężkie. Wiesz co, ja go tam zostawię, ja w takim razie tobą się tutaj schowam i po prostu ty będziesz z niego. To w sumie czemu tak tego nie robiłem, mogliśmy tak to zrobić. Dobra, więc niech ci się wyleczy życie na maksa. I teraz tak, co robi windykator? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. ale jest to dosyć mocna postać, więc dobra, no bierz myszkę i leć. Zaraz tam będziesz. O, czekaj, zjedz jeszcze mięso, żebyś miał full HP. To jest chleb? To nie, to jest mięso. Dobra, otwórz te drzwi i lecisz na tego windykatora. No nie, to nie to! Dobra, ale dobra, pokonałaś go i teraz tego windykatora. O kurczę, czy ty go pokonasz? On jest normalnie z siekierą, on jest dosyć mocny, a widzę, że ty tutaj kurczę nawet ci idzie do... Nie, no nie wierzę. Dobra, to jest za łatwe dla ciebie mieć jednego chłopa do poskromienia, bo ty ich normalnie od razu robił. A dobra, ciekawe jak sobie dasz radę z magmą. A nawet kurczę z wieloma magmami. To, bo one są wolne, więc możemy dać ci więcej ich. Dobra, zjedzmy sobie mięso, żeby mieć tutaj fulla. Jak jesteś... Chleb. No to nie wygląda jak chleb w ogóle. Dobra, pokażę ci potem jak wygląda chleb. Dobra, otwieraj to i idź walczyć z tymi magmami w tym momencie. Dobra, i tu lecisz z koksem. Dobra, jest dobrze. Tylko jest taki, wiesz, że jak zabijesz dużą, to ona się rozwala na mniejsze. Jest ich coraz więcej. Więc będziesz miała ciężej. Szkoda, że się jeden taki duży nie zrespił, ale dobra. No i te... No nie, no te małe to już są łatwe, bo one są na ciosa tylko. O, musisz trafiać w nie. A one chyba w ogóle nie zadają obrażeń. Co jest grane? One nic nie zadają. A nie, zadają. Dobra. A nie, to pająk cię zaczął bić. Dlaczego ci pająk zaczął bić? Ja, jaki głupi pająk. Pająki zawsze są głupie. A lubisz pająki, czy się boisz pająków? Nie, się boję. Boisz się pająków? Ostatnio krzyczałam, bo pająk. Oj, pająk! Ja żartowałem, dobra, nieśmieszny żart. Dobra, dawaj tego pająka. No to sama się prosisz o walkę z nim, no ale dobra, pokonałaś go. Dobra, wiesz co? Zdenerwowałem się w tym momencie. To koniec, to już jest koniec. Teraz już nie ma przebacz. Teraz robimy taką kurczę batalię tutaj, wymienić i aż ten, jak to się nazywa, miecz, żebyś miała mocniej na nowo, żeby był już tam prawie zniszczony. I teraz w tym momencie myślę, że takie ostateczne combo. Jeden zombiak, jeden Creeper nie, bo może wybuchnąć, jeden Blaze, jeden Cave Spider i może Zombie Villager. Te tutaj, o nie, pali się. Time set, night. Dobra, tego już się trzeba pozbyć, on już jest niestety nam zbędny, bo już jest obity. Robimy w ten sposób, robimy w ten sposób i tak, dobra, mamy, robimy tu, robimy tak. Zjemy szybko, żebyś miała fulla i jak będzie na maksa, to wychodź i się z nimi bij. Dobra, masz fulla, leć od razu, otwieraj i walka z czterema mambami może być mega ciężka, bo ten mały zombiak no mega szybko leci, ale ci Blaze pomógł, podpalił tego zombiaka, ale masz łatwo teraz. Dobra, a gdzie jest wiedźma, którą tutaj postawiliśmy w ogóle? Jak uciekła? Nie mogła uciec. Dobra, przegrany, jest kolejny napój ekipy. Proszę bardzo, teraz truskawkowy ci otwieram. Nie ma to tamto. Nie będziesz ciągle cytrynowych piła. Trzeba teraz truskawkowego wyzerować, więc proszę bardzo, zeruj. Smacznego. O Boże, jak zaleciało takim zapachem tego napoju, taki mega słodki, że aż oczy szczypią. No i ostatni łyk. Jest wyzerowany. Jest, moje gratulacje, kolejny napój ekipy wypity. Już chyba nie chcę, już nie chcę. Już nie, już więcej nie, czyli co, czyli kończymy i tak odcinek nagrywamy 22 minuty, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego jak moja siostra gra co w Minecrafcie czy coś, no to zachęcam do subskrypcji, ale więcej odcinków z siostrą jest na moim drugim kanale, Filip Szybko, więc zachęcam, żebyście tam wbili, tam są vlogi i tam możecie zobaczyć jakieś inne rzeczy i może zrobimy coś takiego, że tam też będzie musiała pić napoje ekipy, jeśli czegoś nie zrobi. W każdym razie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, pozdro, pa pa!